Sztuka cierpliwości. Witam w kolejnej części Zagrajmy Kangurę. No i tak, przeszliśmy w poprzedniej części drugi i trzeci poziom, a teraz przejdziemy czwarty poziom. 110 moment do wyzbierania, a więc zaczynamy. W tym totemie nic nie ma, więc go zostawię w spokoju. No i tak, ten znak oznacza, że tutaj jest niebezpiecznie, więc lepiej tam nie iść. Uwaga, podchodzimy cierpliwie. No, chyba na jakiś inny scenariusz podążać. No i to ten kolejny. No i tak, pozbieramy sobie. Odstąd można wejść na szczęście bezpiecznie. O, i to się całe rozwali. Gdybyśmy weszli od tej strony, to by się rozwalało w segmentach. Niewielkiej długości, może pokażę, jak to się by rozwalało, ale dobra. A więc idziemy. Tutaj ten znak oznacza, że tutaj jest niebezpiecznie. Zresztą jak zwykle. O, tutaj uważamy na stalaktydy. Dobra. No i tak, duża moneta, zapomniałem wspomnieć, jest warta 10 małych monet, a małe monety to są normalnie warte. No i tak, jeśli brakuje nam mniej niż 10 monet do zdobycia życia, no to gdy weźmiemy dużą monetę, to wtedy nie dostaniemy życia. To zapomniałem wspomnieć, ale to jest bardzo ważny, istotny element. Dobra, tu się przyda idealna synchronizacja. Niestety te kule są w stanie zepsuć synchronizację, więc trzeba uważać. Dobra. Na tamtej platformie dalej, na tamtym totemie dalej pojawia się życie na poziomie trudności łatwym i normalnym. A na trudnym nie. O, tutaj najlepiej stać na środku platformy, jakby... O, życie dodatkowe. Jak miło. Gdybyśmy mieli utratę zdrowia, to wtedy byśmy mogli spać, gdybyśmy źle wskoczyli. Trzeba bardzo dobrze wskoczyć. Postaram się... to zaliczyć. Jak widzicie, cierpliwość jest opłacalna. Nie tylko musimy pilnować, aby totem był nisko, ten, na który chcemy wskoczyć, ale jeszcze musimy patrzeć, żeby kuli nie było tutaj. Bo w tym przypadku chyba tutaj nie skaczą kule, z tego co widzę. Dobra, chodźmy. No i na tym polega cierpliwość. Jeden nieostrożny ruch i wylądujemy w wrzącej lawie. Wszystkie monety wyzbierane. Chyba nic nie przegapiłem. Dobra. Jak widzicie, cierpliwość tu też ma swoje konsekwencje i... No, znaczy brak cierpliwości ma swoje konsekwencje. Tutaj te kamienie chyba są puste raczej, ale ja je rozwalę, bo lubię rozwalać. Czy on mnie rozwali, jak będę na kamieniu? Ja cię kręcę, on nic mi nie zrobi. Spróbujmy go rozwalić, tak żeby nie zacząć o niego. Jest bardzo ciężko, ostrzegam, bo tu się zmienia kamera, bo wchodzimy z trybu 3D w tryb 2D z nią. Dlatego tu jest problem. Czy mi się uda tym razem go wykiwać? Sztuka cierpliwości tutaj jest bardzo cenna. Cierpliwość. Co z tego, że jeszcze jest daleko? Jak wyjdziemy na jego pole, to on od razu zaatakuje, więc... No i nigdy tutaj się nie da. To jest takie niestety feralne. No. Rozwaliliśmy kamień, uciekamy z tego. Dobra, już się nami nie będzie zajmował. No. Jak widzicie, trzeba umieć komikować. O-o. 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 Komika. Jest za magika i tak dalej. Magik! Przeżyliśmy! I dlatego, wiecie co? Tu wam polecam postawić flagę, jeśli macie tyle serduszka. W ogóle, ale ja tu robię. Bo on mnie zabije pewnie, ale strat i tak nie będzie.
Uciekam. Kung fu! Kung fu to jest. Tak się właśnie walczy. Trzeba umieć same ciosy, to nie wszystko. Trzeba jeszcze umieć kroki. Jeszcze się obrócę tutaj, żeby tego gościa... Dobra, o, kolejne życie, fajnie. O, o, teraz jest... Dobra, udało się. To jest dużo łatwiejsze od pająka do pogadania. Tu mamy problem, niestety. Dlatego, że tu kule sobie skaczą. Poczekajmy, aż kule przejdą. Teraz już nie będzie niebezpieczeństwa. Trzeba tylko uważać, aż kule przelecą. Tylko mi to zasłania, niestety. Chyba już było. Najlepiej właśnie teraz z przodu mieć. Czy to ta kula? Chyba ta. Udało się. Na razie jakoś idzie. Tu pewnie spadnę, ale dobra. Znaczy tu i tak trzeba, bo trzeba wszystkie monety wyzbierać. Duże też się wyliczają. O, udało się na szczęście. I tak, tu bym tutaj mogę zlamić pewnie, ale... Cierpliwość się opłaca. O, tu jest idealnie blisko. I dlatego się udało. Pamiętajcie, cierpliwość. Cierpliwości, a wszystko będzie dobrze. Poczekajmy, aż ten knefer podejdzie bliżej. Tylko, żeby nas z tyłu nic nie zaszło. Udało się, haha. Na szczęście. I bardzo dobrze, żeby mi flaga została. Ale teraz może być problem niestety z flagą, a musi mi zostać. Moment. O. Dobra, tam flaga jest na łatwym i normalnym, a teraz nie ma. Teraz tu się niskie skoki przydadzą, bo jak widzicie, goni nas kula. Poczekajmy tutaj i nie wynurzajmy się, dopóki nie rozwali się kula. Dopóki wszystkie odłamki nie spadną. I proszę bardzo, już się zrobiło bezpiecznie. Mogę jeszcze się rozejrzeć, czy nie zostawiłem przypadkiem jakichś monet. No i to jest najlepszy odcinek. No, jeszcze będą lepsze odcinki i tak samo dobre jak ten. Nie martwcie się. Dobra, jak widzicie, już zagrożenia teraz tutaj nie ma, ale to nie koniec zagrożeń. To jest świat, znaczy to jest poziom, w którym jest najwięcej pułapek. Czy mi się uda pozbierać wszystko? Jest, udało się. Flagę najlepiej sobie zostawić. Jakby była flaga... jakby było więcej flag, to by było lepiej, ale niestety nie ma. Tutaj już przeciwników nie ma, ale istnieją inne zagrożenia. Anomalne. Oprócz tego, że to jest wąskie... O, tutaj mamy zagrożenie numer uno. Tu najlepiej postawić flagę. I każdy youtuber to powie. Dlatego, że tutaj kangurek czasami wpada do wody. I to jest właśnie problematyczne, ale mi akurat się udało. Na całe szczęście. Dobra, i dalej już jest z górki tak naprawdę. Oczywiście na górę można jeszcze pójść, żeby wejść do poziomu dodatkowego. Ale ja wejdę do poziomu dodatkowego dopiero... No... Dopiero, kiedy przejdę grę na 100%. A więc wchodzimy. I to jest koniec poziomu... Czwartego. Najtrudniejszy poziom ze wszystkich, z którym przyszło mi się zmierzyć. Wcześniej jakoś łatwiejszy się wydawał. Ale nie należy oceniać poziomu po pozorze. To jest dopiero czwarty, więc powinien być prosty. Ale nie, dobra. Żartuję, no proste poziomy. Trzeba tylko dobrze się do nich przyłożyć. Cierpliwość jest potrzebna. No i piąty poziom, ale to na następną część.